Siema, z tej strony to witam was w kolejnym odcinku ze Skyblocka. A dzisiaj wykopiemy wszystkie rudy i w ogóle wszystko w podziemiach pod budowę bazy, która będzie w następnych odcinkach budowana. Ale na razie zrobimy sobie kilof. Niestety musi być żelazny kilof, bo nie mam diamentów jeszcze. Nie mogę już wykopać. Pokopałem jeszcze kamienny w poprzednim odcinku. Mamy. I schodzimy od razu do podziemi, żeby wykopać tutaj od razu. Zacznijmy od tych diamentów właśnie, bo potrzebujemy ich, żeby zrobić lepszy kill off. No, są teraz dwa. Niestety spadł. Spadł na dół. Zaklejmy to. Zalepmy to dziś ten, żeby tam nie wpadł czasami. To jest przepaść. I zaczynajmy. Resztę tutaj pod ziemię. O, lawa tu jest. No nie. Nie, wpadł blaby lawa. Nie no, ja zginę. Weź tam zaklej to, żeby tam przymrozy nie spadły czasami. Nie no, ja zginę. Nie, zobaczcie. No, no zginę, dobra. Zginę. Piękne miejsce na skyblocku. Dobrze, nie było to na przepaści jakąś. Przedmiot. Albo lepiej, dobrze, nie wypadłem chociaż. Wstawiamy te przedmioty tutaj. Taką ma miał. Komentarz redstone. Nie wiem, po co się przyda redstone na skyblocku. Może w przyszłych odcinkach coś zrobimy z nim. Po chwili mamy już całą ścianę wykopaną tutaj. Już doszliśmy do końca. Jeszcze nie cała ściana, już do końca doszliśmy. I dobrze jest już w sumie. Tutaj właśnie będziemy bazę budować. Tutaj zrobimy taki wielki tunel. I zrobimy z tego bazę. O, mamy znajdźkę w ogóle. Powder. Prawie to samo co zawsze. Następnym odcinku już będzie Enchanting Table. Będziemy robić on nawet lapis. W następnym odcinku będzie już robiony Enchanting. Kopę tutaj, tam. O nie, lawa tu jest. Ale ona płynie na dół, więc nie będzie się wylewać. Czy tam na dole się wyleje? Zobaczmy, tylko zniszczę. Nie, bo tam jest blok na dole. Więc zobaczmy, czy znajdź zejście. Nud bloki? Po co są nud bloki na skyblocku? Nie wiem. Nie, znowu się lawa wylewa. Znowu, nie, weź. Teraz wykopię ten gravel. O, do końca się dokopaliśmy. To jest bardzo małe nawet. Więc tam, o, diamenty. Bo tutaj lawa płynie. O, właśnie, o lawie. Tu płynie lawa i może te diamenty do lawy wpaść. Lepiej, żeby nie wpadły. O, nie zrobię sobie kill off wind więcej. W ogóle zobaczymy, że tych rud jest tutaj bardzo mało w ogóle. Zrobiłem sobie żelazny kilof i został mi. Nie wiem. I zrobiłem łopatę jeszcze i zostało mi jedno żelazo. Już nie ma więcej żelaza tutaj. Więc już nie zrobimy z żelaza. A więc dobra, kopmy dalej. Wykopmy sobie tutaj, to miejsce tutaj na końcu. Zamiany kolejne. O, znajdźkę kolejna. Zobaczmy, co w niej będzie. Netherite, Gunpowder, Bookshelfy oraz ta butelka z enchantem. Jak zawsze w tych znajdźkach. A nie wiem, po co no bloki są będzie. Się przydadzą do czegoś. Zobaczcie, tutaj już mamy taki tunel, taki. Może nie tunel, ale już mamy taką ścianę całą wykopaną. Lecz już nie będę kopać. Lepiej do góry się nie dokopać tam. Jak to będzie wyglądać? To też trzeba tutaj zrobić tą ścianę. To mnie trzeba wykopać też. Dobra, tutaj dicht dajmy, żeby to czasami nie spadł, bo to jest tak nad przepaścią. Trzeba też nowe schody zrobić.
A więc teraz już mamy diamenty, więc zróbmy sobie diamentowy kill off. W końcu. I mamy. Możemy zamienić żelazo. I tu u góry musimy jeszcze teren cały coś wygładzić, bo tutaj coś będziemy robić wkrótce. To zobaczycie w następnych odcinkach już. Już wkrótce. I zróbmy sobie jeszcze nowe schody, bo tam one przepaść tam jest niebezpiecznie. I możemy wpaść tam i stracić wszystkie przedmioty i zginąć. Tutaj te schody są. Stare schody. Diftem. I zróbmy tutaj nowe. Też na razie z Dichto. To się poprawi później. Taką. No i tak to wygląda na razie. Ten odcinek już dobiega końca. Ja się z wami żegnam. Widzimy się w następnym filmie. Możecie też dać suba. Łapkę w górę. Już łapki nie musicie nawet. Suba możecie dać. Widzimy się w następnym filmie. Pa!